Można mi to przydzielać. Ja czapkę załam. Już się raz Raz na trzy. Dzień dobry Państwu. Witam na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w dniu 24 lutego. Zrobiliśmy krótką przerwę. W posiedzeniu komisji poprosiliśmy tutaj Biuro Rady, żeby przygotowało nam w tym czasie, kiedy mówiliśmy punkt drugi z 8 dzisiaj zaplanowanych. Omówiliśmy już na tamtej sali, w tym czasie Biuro Rady przygotowało nam tę salę dla Państwa, w związku z czym komisja przegłosowała zmianę porządku obrad, w związku z czym jesteśmy w punkcie drugim, który wcześniej był punktem przedostatnim, czyli sprawy bieżące i wolne wnioski, w którym Państwo jako goście mają prawo zabierać głos. Nie wiem, czy Państwo chcą jakieś kolejności, czy mają Państwo jakiegoś przedstawiciela, który chciałby ten głos zabrać, więc proszę, oddajemy Państwu jakby salę i prosimy o zabranie głosu. Jeszcze jedną rzecz bym chciał, żebyśmy też, wiem, że zdaję sobie sprawę z ważności tego tematu, ale żebyśmy nie przyciągali tego, bo jeszcze mamy następnych 5 punktów, to umówmy się na pół godziny do 45 minut na ten punkt, dobrze? Jeśli mógłbym prosić. Czyli mniej więcej maksymalnie do godziny 16:45-50 byśmy z Państwem, byśmy chcieli Państwo wysłuchać. Proszę o zabieranie głosu, dziękuję. Czy ja rozpocznę i żeby to przyspieszyć, to tak sobie skrótowo pewnie powiem. Bo oburza przynajmniej mnie, ale myślę, że i tu obecnych, fakt lekceważenia ze strony gminy problemu mieszkańców bloku Kościuszki. Trzy, bo jakieś tam uzgodnienia, jakie są w dokumentach, dotyczą bloku jedynki, dwójki i jakiegoś jednego przedstawiciela trójki. Bo w naszym bloku z nami osobiście nikt ze sprzedających nam mieszkania się nie spotykał. Ja mam ze sobą tutaj zawiadomienie i ugodę, akurat jest Heniu Zajko, więc był jednym z podpisujących tą ugodę, bo informacje takie, jakie do mnie docierały z lokalnych mediów, były, że wiedzieliśmy, że byliśmy poinformowani o stanie budynku, że tak z nami solidnie postąpiono, że wszystkim informowano. Ja mam protokół uzgodnień. Heniu Zajko tu siedzi, go wysyła. Podpisywał pan Nowacki. Żadnych informacji nie było, że blok jest postawiony na kotwowym gruncie. Ja może poczekam, aż się Państwo porozumieją, żebym mogła mówić i widzieć, o co go. To będzie przeszkadzać, że ale mnie to przeszkadza. W każdym razie jest to dla nas problem taki, że być może niedługo pan burmistrz będzie miał nawet do czynienia z osobami, które są tak załamane, że mówią o sytuacjach, o podjęciu decyzji samobójczych. Tacy są tam ludzie. Ja wczoraj nawet miałam rozmowę na moim balkonie z panią, która powiedziała, że od 3 nocy nie śpi i chyba coś się sobą zrobi. Nie wolno nas lekceważyć. Sprzedano nam budynek z wadą ukrytą. Budynek postawiony na gruncie, który ma podłoże torfowe i cieglowny. Budynek na 77 rodzin. Była kiedyś mowa, ale ja nie chciałabym się tego trzymać, że były to mieszkania rzekomo rotacyjne, bo ja tego nie słyszałam i ze mną na ten temat nigdy nie mówił. Kupiłam uczciwie nie za jakieś tam 300 kilka złotych, za 4000, bo moje mieszkanie było oszacowane na 20 tysięcy, więc nie powiem, żeby ten stan, w jakim ja to mieszkanie otrzymałam, był akurat wart więcej, bo musiałam w to włożyć co najmniej 100 tysięcy, żeby mogła w nim zamieszkać. Tak to wyglądało. Myślę, że każdy tutaj może potwierdzić, że stan, ci, którzy z pierwokupu kupowali, był fatalny. Pan burmistrz Wojciechowski na jednym spotkaniu w urzędzie jeszcze tam obecnym powiatowym był z nami, z mieszkańcami ulicy Kościuszki, zapewniał nas, że wszystkie prace, które leżą w gestii gminy, będą zrobione. Chodziło o klatkę schodową, o naprawy zewnętrzne, bo myśmy kupili budynek po prostu w bardzo złym stanie. Nie zrobiono nic. Potem się szybko, jak się nastąpił wykup, szybko się z tych spraw wycofali i wszystko musieliśmy robić sami. Zrobiliśmy, uważam, dużo jako mieszkańcy. Pozwolono nam na podłączenie gazu, gdzie robili ludzie wykopy we własnym zakresie. Pozwolono nam na założenie ciepłej wody, gdzie wzięliśmy kredyt i jeszcze 2 lata będziemy go spłacać. Proszę mi powiedzieć, skąd kwotę 3 milionów złotych wezmą ludzie o rentach
1200, 1600, a ci lepsi, ci trochę bogatsi, 2,5. Bo myślę, że to jest po prostu sprawa nie do załatwienia. I jeżeli pan burmistrz nie, nawet nie radzi przyjść na zebranie wspólnoty, żeby porozmawiać i próbować rozwiązać problem ludzki, to o czym my mówimy? Jak będą wybory, to się znaczy. Cieszy, ale to nie, nie o tym mówili. I wybory będą, pan burmistrz już nie będzie startował. Mówmy o tym, że po prostu właścicielem gminy jest niestety, właścicielem gruntu jest gmina. I proszę zainteresować gminę. Ja rozumiem, że byłyby jakieś negocjacje, że jeżeli blok postoi jeszcze po orzeczeniu no, inspektora nadzoru budowlanego 5, 6, 10 lat, to może etapami będziemy robić. To czy tamto, ale z funduszy miasta i gminy. Bo sprzedali nam, jak można było stawiać, ja chciałabym zobaczyć protokół inwestora z odbioru tego gruntu, na którym można było postawić taki blok. Bo nikt nam tego jeszcze nie pokazał. A wady ukryte w każdym towarze, to nawet po okresie gwarancji muszą być niestety przez właściciela zrealizowane na jego koszt. To tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Zajko, proszę bardzo. Pani Zosiu, ja mam pytanie, bo to wywołała pani mnie do tablicy. Tak. Czy to na pewno byłem ja? Ale oczywiście. Tak, protokół po to, żeby w ostatnim okresie, że tak powiem, zarząd składał się trochę z innych osób. Ja nie byłem w zarządzie. Niech pani sprawdzi, czy to był, czy akurat byłem ja. Bo chciałbym, żeby też była jasność w temacie. W 1998 roku to było tak? Chyba tak. To byłem ja. Krzysztof Zajko może. Bo Henryk Zajko wtedy był chyba radem, przewodniczącym radem. Nie byłem tylko przewodniczącym radem. Więc nie, na pewno nie byłem członkiem zarządu. Krzysztof Zajko nie podejmował. Krzysztof Zajko tu siedzi jako zarządca. Proszę bardzo. Burmistrz Andrzej Wojciechowski, zastępca burmistrza gminy Krzysztof Zajko. Ja naprawdę jestem... No ale dobrze, jestem Henryk. Protokół ustawień... Panie Zosiu, jestem Henryk. Burmistrz siedzi, tak. A, dobrze. Nieważne, Kozaj, Kozaj, Kozaj. Samochód to też samochód. Dobrze, kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w temacie? Prosiłbym mikrofon tam już się położyłem, bo państwa jak mogła państwo korzystać, bo było cięższe, żebyśmy wszyscy się słyszeli. Moje zespole kluczowe, ja bardzo dobrze rozumiem rację państwa, którzy zamieszkują w tym bloku kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, ale chciałabym również stawić rację no, takich ludzi jak ja, którzy kupili tam mieszkanie w przeciągu ostatnich dwóch lat, bo jest tam kilka, o ile wiem, takich osób, że my też czujemy się pokrzywdzeni, bo no być może rzeczywiście stan bloku, tak jak pani Zosia mówiła, został podniesiony, jeśli chodzi o poziom. Natomiast ja kupowałam po cenie rynkowej i zapewniam państwa, że gdyby ktokolwiek, kiedykolwiek, czy na stronie gminy, czy nie wiem, czy na rynku, na dożywku w Heleniowie, czy gdzieś w gazecie goleniowskiej usłyszałabym jakiś sygnał, że coś jest nie tak z blokiem, a nie wierzę, że tak zły stan bloku w ciągu dwóch lat się zdarzył, no to nie kupiłabym tam mieszkania z całą pewnością. Ja wydałam oszczędności życia i ludzie tacy jak ja, mam jeszcze kredyt w banku, mam długu mamy i no nie wyobrażam sobie zaciągać kolejnego kredytu hipotecznego. Także my, którzy tam mieszkamy krócej, no też czujemy się w jakiś sposób oszukani. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Ja może tak przedstawię takie zapamiętałe przeze mnie sytuacje w bloku i tak może to nie wybrzmi tak jak powinno, ale ja pierwszy raz korzystam z takiego, proszę naprawdę. Krystyna Gabriołek, mieszkam właśnie w tym bloku na Kościuszki 3.30 i ja pozwolę sobie to przeczytać. Bardzo bulwersuje, że media Dziennika Goleniowskiego w dniu 21 lutym bieżącego roku piszą, że mieszkania mieszkańcy nabyli z ulgami, a cena za lokal bardzo niska. Było to 393 zł. Lokal mieliśmy... Dobrze. Mieliśmy także mieć wiedzę o złym stanie budynku, co jest nieprawdą. Pytając na zebraniu wspólnoty w TBS-ie, na czyje zlecenie było przywiezione do południa trzy wywrotki kamazem piasku czy żwiru,
do budynku kościuszki czy mieszkania jednym. Oknem pokojowym zostało wsypane i pod podłogę to zostało włożone. A po południu jeszcze dwie wywrotki. Już wtedy musiało coś się dziać. Wielkie zdziwienie i nic mi na to nic nie odpowiedział, żadnych odpowiedzi. Pamiętam zebranie, na którym byłam w dawnym prezydium na ulicy Dworcowej i sama pytałam, co to miało znaczyć. Pamiętam zdziwioną minę burmistrza pana Wojciechowskiego. Jeszcze gestem popukałam ręką pod stołem, mówiąc, aby się nic nie stało. Od dłuższego czasu na każdym zebraniu było mówione, że coś w budynku się dzieje. Przez kilka lat byliśmy zbywani. Lokatorka mieszkania, a teraz właścicielka, jest ta sama osoba, która mieszka obecnie, można to uwiarygodnić. Nie wspomnę już, jak przychodziły na klatkę schodową panie z byłego prezydium, namawiając, żeby wykupywać mieszkania, bo jak weźmie to deweloper, to takie ceny nam narzuci, że nikogo nie będzie stać wykupić. Faktem jest, że mamy w budynku założoną ciepłą wodę. Wiadomo, że koszty były ogromne. Finansowaliśmy to z funduszu swojego remontowego. Kwotę mieliśmy małą. Udzielono nam pożyczki, gdzie zabiegał też obecny pan burmistrz. I głośno było, że coś się dzieje. Dlaczego przed założeniem tej ciepłej wody nie był sprawdzony stan budynku, a teraz koszty remontu mamy ponosić właściciele mieszkań. Dziękuję. Przepraszam, że może nie tak. Wszystko było dobrze. Wszystko. Rozumiem, że to prezydium to jeszcze takie czasy dosyć może mieszkło. To nie wiem, czy na jakikolwiek dokumentacja będzie na temat przebywania jakichś ciężarówek, jakichś kamazów, piasku czy czegokolwiek. To nie ma problemu. Proszę bardzo, no Państwa, jeśli chciałbym, ale jeszcze też nawiązując do publikacji prasowej, to niestety my nie odpowiadamy za to, co publikuje Dziennik Nowogarski, Goliowski czy jakikolwiek. Niestety nie jesteśmy w stanie na to wpływać. Tak? Rozumiem Pani oburzenie, ale to nie jest kompetencja, którą my możemy odebrać i w jakikolwiek sposób się odnieść. Kto z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Proszę bardzo. Tam w pokoju. Proszę bardzo. Dzień dobry, moje nazwisko Pan Krzysztof. Jestem mieszkańcem tego bloku od 12 lat. Od 12 lat spłacam też kredyt frankowy, który mam na 30 lat, na ten lokal, który kupiłem, od pani, która już nie żyje. I też jestem właścicielem tego lokalu i dziwi mnie to, ponieważ mam wiedzę też techniczną, jestem technikiem utrzymania obiektów. Wzmacnianie tych słupów konstrukcyjnych tego bloku, ponieważ na chłopski rozum nawet ktoś, kto nie ma takiej wiedzy, wiedząc, że stan fundamentów jest taki, a nie inny, dokłada jeszcze dodatkowy ciężar, obkładając każdy ze słupów dużą ilością cegły i zalewając do środka betonu, co w rzeczywistości osłabia jeszcze bardziej fundamenty. Kto wyraził w ogóle zgodę na coś takiego, co jest wbrew jak gdyby nawet prawu budowlanego? Dziękuję. A jaki to atak morda? To wzmacnianie tych słupów? Ja kupiłem, jak to już było zrobione. Także ponad 12 lat temu to było. W 2003 czy 2004 roku to było robione. Mniej więcej całe 20 lat temu. Nie wiem, czy pani dyrektor, czy pani dyrektor ma jakąkolwiek wiedzę na temat wzmacniania, czy jakieś ratowania, progratowania na przestrzeni lat ostatnich tego budynku? Czy ma pani jakąkolwiek wiedzę na temat prób ratowania i wzmacniania tego budynku w przestrzeni ostatnich lat, bo to rozumiem, że to już było porobione na poziomie już kiedy tam zarządcą był GTBS, tak? Tak, zarządcą TBS jest od lat 20, tak? Natomiast posiadamy oczywiście dokumentację. TBS powstał w 1998 roku, więc spółka Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zarządza państwem jako wspólnotą mieszkaniową od lat 20, tak? Wcześniej TBS nie funkcjonował, nie było takiej spółki jak TBS. Natomiast od kiedy TBS z Państwem zarządza, od wtedy też jesteście wspólnotą mieszkaniową. Wspólnotą zresztą staliście się chyba wcześniej, z momentem wykupu pierwszego lokalu mieszkaniowego od gminy, czyli chyba właśnie w 1998 roku.
Wiemy, bo posiadamy oczywiście dokumentację techniczną budynku. Czasem jest ona na pewno niepełna, bo pierwotny projekt techniczny uważam za na pewno niepełny. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, czy w latach 60., kiedy budynek był budowany i powstawał, ta dokumentacja być może pełna była. Obowiązywało inne prawo budowlane, obowiązywały inne przepisy w tym zakresie, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy na przykład badania geotechniczne były wymagane w roku budowy tego obiektu do dokumentacji technicznej, tak? Natomiast z całą pewnością wiemy, że budynek jest posadowiony bezpośrednio w gruncie na prostych fundamentach. Jego obciążenia nie zostały nigdzie przeniesione w głębsze warstwy gruntu. I w ten sposób budynek został postawiony. Trudno oczekiwać, żeby w pierwszych latach po powstaniu budynku Państwo wszyscy, jak tam mieszkaliście, żeby były widoczne jakiekolwiek spękania, które uznałby ktokolwiek, tak, laik czy nie laik, za niebezpieczne. Bo osiadanie budynku jest rzeczą normalną. Każdy budynek osiada w gruncie, większy, mniejszy, jednorodzinny, wielorodzinny. Natomiast dopiero po tylu latach użytkowania przy okazji kolejnej kontroli technicznej budynku 2 lata temu spękania nas po prostu zaniepokoiły. I nie, ja nie uczestniczyłam w zebraniach wtedy z Państwem, ale z tego co wiem, to nawet ponieważ musimy Państwa pytać o zgodę na, za każdym razem, kiedy chcemy wydać pieniądze z funduszu remontowego, między innymi musieliśmy Państwa pytać o zgodę na wydanie pieniędzy na sporządzenie ekspertyzy technicznej, to z tego co wiadomo mi, Państwo też mieliście różne zdanie na ten temat, czy tą ekspertyzę w ogóle należy wykonywać, czy ją trzeba wykonać, tak? Czy to jest konieczne, czy nie. No w końcu udało nam się tą zgodę Państwa uzyskać i z tej ekspertyzy technicznej tak naprawdę wynikają późniejsze działania i późniejsze wnioski. Czyli to, że spękania Państwa budynku spowodowane są nierównomiernym osiadaniem, co z kolei spowodowane jest nieprawidłowym posadowieniem nie w tych warstwach gruntu, w których powinien być posadowiony budynek. Tak? Dokumentacja oczywiście, ja już mówiłam naszym mieszkańcom, jest dostępna u nas w siedzibie zarządu. Pełna dokumentacja, nie tylko techniczna, tylko wszelkie dokumenty, które posiadamy, czy pisma w tej sprawie, w sprawie Państwa budynku sprzed lat, kolejne badania techniczne, coroczne przeglądy budynku, cała książka obiektu budowlanego z wpisywanymi remontami. To wszystko nie jest przed Państwem ukrywane, bo jako właściciele, o czym mówiliśmy Państwu, macie prawo wglądu i macie prawo żądać Państwo dokumentów w tej sprawie. Więc zanim Pan Dworak się wypowie, to ja zapraszam Pana w końcu do obejrzenia tych dokumentów u nas. Do tej pory nikt się z Państwa u nas nie pojawił, oprócz jednej Pani, która przyprowadziła ze sobą podobno Pana, tak? No właśnie, który okazał się później wnukiem tej Pani. Więc dochodzi do tego, że my nawet musimy chyba Państwa z dowodami sprawdzać, jak przychodzicie Państwo do nas oglądać dokumentację, bo nie za bardzo jesteśmy pewni, z kim mamy do czynienia. Nie róbcie Państwo takich podchodów, bo ja jeszcze raz powtarzam, dokumentację my tylko przechowujemy. Wy jesteście jej właścicielem i ona jest dostępna na każde Wasze życzenie i żądanie, tym bardziej w tak wyjątkowej sytuacji, w jakiej teraz Państwo stoicie. Co? Ja chciałam zapytać, czyli proszę z tego, co Pani mówi, wynika, że nie ma dokumentacji sprzed 98 roku, tak? Nie, oczywiście jest dokumentacja sprzed 98 roku. Dokumentacja jest od momentu wybudowania budynku w 65 roku. Mhm. I ona jest przechowywana u nas w siedzibie na Witosa 7, tak. Pan Jakub Ryszak twierdzi, że tam jest ten ciąg wodny, że zanim ten blok powstał, to tam było wielkie bagno. A tam, bo one powinny stać na falach, a one stoją w bagnie. No to Pani Dyrektor też ją potwierdziła, że nie ma głębokich fundamentów. A tam jest ciek wodny, ona i tak woda sobie... Proszę Państwa, ja jeszcze tutaj skorzystam z tej okazji, jak Pani mówi o ciekach wodnych. Co Państwo rozumiecie przez cieki wodne? Bo z tego, co nam wiadomo, Państwo budynek ma po prostu wysoki poziom zwierciadła wody gruntowej. To nie jest przyczyna do niebudowania na takich terenach budynków, tak? Po prostu są technologie, które tą wodę gruntową powinny obniżać. U Państwa na budynku jest zrobiony drenaż opaskowy przy okazji w ogóle budowy bloku i drenaż opaskowy był zrobiony i odprowadzał tą wodę gruntową z pod budynku, przynajmniej na taki poziom, na jaki powinien. Drenaż został zaniedbany pewnie przez późniejsze lata, bo tego już nie jakby w książce obiektu ani w żadnych sprawozdaniach czy protokołach
robót remontowych, nie ma mowy o jakichś naprawach tego drenażu, tak? Ale to, że jest wysoko woda gruntowa, to nie jest jakby z tego powodu nie zakazuje nadzór budowlany, czy starostwo, czy w ogóle ludzie, którzy mają uprawnienia i projektują budynki. To nie jest no, przyczyna, żeby ten budynek nie mógł tam powstać, tak? Trzeba było zadbać po prostu o izolację budynku. No, budynek był wybudowany jako podpiwniczony od razu, miał piwnicę, był zagłębiony w gruncie i tak jak mówię, no to, że cieki wodne tam były, czyli ja rozumiem, że chodzi o to wysokie zwierciadło wody gruntowej, tak? Bo ciek wodny dla mnie to jest jakaś podziemna rzeka, która płynie sobie gdzieś, nie wiem, o metr szerokości ma i już, tak? Jakieś podziemne. A tutaj Państwo pod rokiem po prostu ta woda gruntowa jest pod całym budynkiem wysoko, na całym tym terenie. Natomiast nie jest to, mówię, przeszkoda do tego, żeby tam budynków nie budować na tym gruncie, żeby tam w ogóle nie miało prawa nic powstać. Pani jest fakultetem, nie znam się konkretnie za budowlance, a w każdym razie, no, pokazuję nagle dosyć głośną, że zagłoszę. Generalnie, jeżeli ze sztuką, zgodnie ze sztuką budowlaną, nawet jeżeli było to wysokie zwierciadło wody, został ten nasz blok zbudowany, to dlaczego jeden jedyny koloniowy, pewnie nie jedyny na takim gruncie został ustawiony, dlaczego akurat ten jeden jedyny szwankuje i siada? Drodzy Państwo, czy jeden jedyny, tego nie wiemy. Na budynkach Kościuszki 1 i Kościuszki 2 jesteśmy też przed zebraniami rocznymi wspólnot mieszkaniowych i te dwie sąsiadujące z Państwem wspólnoty, które mają dokładnie ten sam projekt wykorzystany do budowy budynków, są w bliskim sąsiedztwie. Te dwie wspólnoty też będziemy prosić o to, żeby pozwolono nam wykonać tak zwany monitoring geodezyjny, czyli badanie osiadania budynku. Państwa budynek jest po prostu najbliżej tej rzeki posadowiony, tak? I być może dlatego najszybciej okazuje się, co się z tym budynkiem dzieje po tylu latach. Natomiast ja nie wykluczam, że z kolejnymi budynkami obok będzie się może, być może to sam, takie same roboty naprawcze czekają te oba budynki z boku. Natomiast tego nie jestem w stanie stwierdzić, bo najpierw musimy zobaczyć, jak ten budynek osiada, tak? Czyli sprawdzić po prostu geodezyjnie. Co miesiąc będziemy wykonywać, jeżeli oczywiście te wspólnoty się zgodzą ze względu na środki finansowe, będziemy monitorować geodezyjnie, co się dzieje z kolejnymi budynkami na tym terenie. Tak, te wiedzy to są największe bloki pokoleniowe. Tak, oczywiście, one 76 mieszkań, no to jest duża kubatura, duży ciężar, duże obciążenie. Budynki na pewno stoją na nasypach. Nie wiem, czy te nasypy są naturalne, czy one tam chyba podejrzewam, że grunt był w ogóle podnoszony. Bo tak nie wygląda na to, żeby to były nasypy takie naturalne, tylko raczej była ziemia nawożona. No natomiast tak jak mówię, no ja bym wolała się tutaj na faktach opierać, a niestety badań geotechnicznych z tamtego okresu nie ma, tak? Dziękuję, proszę bardzo. Ja mieszkam na Kościuszki 3, mieszkania 40. Pozwoli Pani, że będę siedział, ale mam gruntowne pytanie. Z tego czasu był robiony tak zwany okolicznościowo wzmacnianie słupów. Dotyczy to tych lodzi, tak zwanych tych włoskich parkowych, prawda? I czy ma Pani jakąś większą wiedzę na temat, jak się odnieść do tego, czy to było jako wzmacnianie budynku, czy podciążenie słupów, które są bardzo złym stanie. A propos. Wie Pan co, mogłaby Pan odpowiedzieć na to pytanie, gdybym przejrzała jeszcze raz dokumentację, bo na takie szczegóły, przepraszam, ale nie zwróciłam uwagi, przeglądając dokumentację. Pewnie w idei chodziło o naprawę tych słupów, tak? A nie, na pewno nie dodatkowe obciążenie. Natomiast czy obciążenia były brane pod uwagę, czy było to wszystko policzone, po prostu sprawdzę. Rozumiem, dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosiłbym tam mikrofon. Dziękuję. Jaka? Ten blok trochę się przesuwa, trochę tej deski. Bo pod wodospadem widać, że ściana jest przechylona na skos. I tam samochody jeżdżą, ruch jest i to widać normalnie, że to wszystko chodzi. Tym bardziej jak samochody ciężarowe jeżdżą. A i drugie pytanie jest takie, co powiedziała Pani o jaką Pani dzisiaj była. Inspektor budowlany, co powiedziała? To wszystko. To pierwsze Pana pytanie. Państwa nieruchomość ma określone granice swojej działki, w których my możemy się poruszać.
i nie możemy wykonywać na czyimś terenie, czyli bo ja rozumiem, że chodzi Panu o taką ścianę oporową, która gdzieś tam przy Spródze Goleniowskiej jest, tak? Która się chyli. To nie jest teren paska nieruchomości, więc my nie możemy jej objąć badaniami geotechnicznymi, tak, żeby zobaczyć, co się dzieje z tym terenem. Natomiast no, tak na wiedzy, z wiedzy, którą ja mam budowlanej i jeszcze po tej drodze przy ulicy Kościuszki, tam akurat no, nie widzę, żeby droga sama w sobie się osuwała gdzieś do rzeki, tak? Żeby ewentualnie można zwrócić uwagę na to właścicielowi gruntu, na którym ta ściana oporowa jest postawiona. Natomiast, no, tak brzydko powiem, no, nam tak naprawdę no, nic do tego, bo my, jako, znaczy Państwo jako zarząd, Państwo jako wspólnota, no nie jesteście właścicielami tego gruntu, więc sami nawet nie możemy wydać pieniędzy, chyba że Państwo byście chcieli za własne pieniądze z funduszu remontowego zbadać czyjś grunt sąsiedni, tak? Dlatego tam, no, ja nie jestem w stanie powiedzieć, co się dzieje z gruntem przy rzece. To po pierwsze, a po drugie, co powiedziała dzisiaj Pani Inspektor Nadzoru Budowlanego, bo dzisiaj, nie wiem, czy Państwo wiecie, my wywieszaliśmy dla Państwa ogłoszenie, dzisiaj była kontrola nadzoru budowlanego, o której już mówiliśmy. Pani Inspektor nie za wiele powiedziała, ponieważ drugą częścią, pierwszą częścią tego dzisiejszego spotkania były oględziny samego budynku. Widzieliście Państwo, że zrobione zostały zdjęcia. Pani Inspektor pytała też Państwa o różne rzeczy. Potem spotkanie przeniosło się do nas do biura, gdzie przekazaliśmy Pani Inspektor całą dokumentację, której sobie życzyła, czyli dokumentację budowy, książkę obiektu budowlanego, przygotowaną ekspertyzę, badania geotechniczne i projekt naprawczy w dwóch etapach. No i czekamy tak naprawdę na to, aż Pani Inspektor zapozna się ze wszystkimi dokumentami, żeby stwierdzić, co się dzieje. Natomiast odniosłam wrażenie, że nie będzie podejmowała żadnych radykalnych decyzji typu, że musicie się Państwo wyprowadzić z budynku na czas remontu. Raczej podejrzewam, że będzie to decyzja nakazująca wykonanie robót budowlanych w jakimś określonym czasie. Natomiast no, nie jestem tego pewna, tak? To jest tylko moje przypuszczenie. Prawdopodobnie nakaże nam też uzyskanie pozwolenia na budowę, na roboty, które chcemy przeprowadzić i jeszcze raz uzyskanie decyzji czy zgody wspólnoty mieszkaniowej. Jakiś termin tej decyzji Pani Inspektor podała? Połowie marca. Przepraszam bardzo, ja tak szybciutko, czy mogę? Proszę bardzo. Proszę Pana, skoro Pani tak bardzo pięknie mówi, to ja też tak pięknie Panią zapytam. A gdyby zaszło, już tak czarnowidząc, nie? Gdyby zaszło do rozbiórki tego budynku, nie? Co się dzieje z ludźmi? Czy będzie deweloper w Warszawie, czy coś takiego? Tak, z parasolką koło Zielonej Wody. Tak. Ale chwileczkę, ja zadam pytanie. Znaczy, myślę, że w tej sprawie Państwo tutaj wywołaliście też spotkanie z radnymi, ponieważ formalnie, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego, Państwo jako właściciele nieruchomości zobowiązani jesteście ułożyć na utrzymanie części wspólnych nieruchomości i jeśli Państwo nie wyłożycie pieniędzy na ten remont, to nie ma tutaj u nas w gminie żadnych programów, które gwarantowałyby Państwu zamieszkanie gdzieś indziej, tak? Ewentualnie trzeba by było wtedy myśleć o jakimś tymczasowym zabezpieczeniu pomieszczeń dla Państwa, ale no to tylko tymczasowym, tak? Rozumiem, dziękuję. No to do Pani tylko się tak dopowiem. To znaczy, że co? Że sprzedaż mieszkań odbyła się bez sprzedaży gruntu? Sprzedaż mieszkań odbyła się ze sprzedażą udziału w gruncie, który macie Państwo w użytkowaniu wieczystym. Użytkowanie wieczyste to jest użytkowanie na 99 lat i to jest taka specyficzna forma prawa tak zwanego... Nie mam już tego prawa, Państwo są właścicielami, już nie mam użytkowania. Ale to po kolei, bo Państwo nawet o tym chyba nie wiedzą, że z mocy prawa w tamtym roku Państwo się stali właścicielami tego gruntu. Do tej pory mieliście Państwo to w użytkowaniu wieczystym, ale na użytkowniku wieczystym spoczywają praktycznie takie same obowiązki jak na właścicielu, tak? Bo to jest długoletni, nie wiem, no nawet nie najem. Pomysł komunistyczny na nie oddanie na własność, tak? I z tego co wiem, ustawy uległy zmianie i w tamtym roku z mocy prawa zostaliście Państwo właścicielami tego gruntu. Do dopełnienia formalności pozostało tylko wydanie decyzji administracyjnej w tej sprawie. Wszystkie gminy w tym kraju mogły takie decyzje wydawać obligatoryjnie do końca tamtego roku, natomiast od 1 stycznia takie przekształcenie następuje na wniosek użytkowników wieczystych. Dziękuję. Ja dodam może do tego ze swej strony, to troszkę chyba jakieś jest zobaczenie gminy,
ponieważ w tym roku opłaciłam ponownie użytkowanie wieczyste, więc coś tu nie idzie. Już nie nazywa się nie opłaciła pani użytkowania wieczystego, tylko opłaciła pani ratę za przekształcenie tego we własność. Wyraźnie napisane użytkowanie wieczyste mam na przekazie, więc proszę mi nie prostować, bo ja naprawdę wiem, co robię. A ponadto powiem, dodam jeszcze tyle. Nie macie żadnego wieczystkowania użytkowania wieczyste już na stronie w Radzie, tak jak pani dyrektor powiedziała. Wszystkie własności, które były nazwane użytkowanie wieczyste, są w tej chwili własnością zgodnie z ustawą chyba z tamtego roku jeszcze. I państwo są w tej chwili właścicielami gruntów, części odpowiadającej państwu mieszkaniom. I nie płacą państwo użytkowania wieczystego, tylko państwo płacą ratę za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność. To jest jakby tak z tego skrócie. Nie ma czegoś takiego. Panie przewodniczący, wydaje mi się, że do ludzi powinno pójść takie powiadomienie, bo ja naprawdę jeszcze raz ja mówię, ale ja nie otrzymałam i dlatego to panu odpowiadam. Proszę mi nie wchodzić w zdanie, bo naprawdę to jest obraźliwe. Uważam, że jeżeli do tej pory gmina nawet tego nie dokonała, więc użytkowanie wieczyste nadal opłaciłam i myślę, że większość gmina. Po drugie, spotkaliśmy się tu, myślę, proszę państwa, po to, żeby przekonać radnych i członków tej komisji, że ci ludzie nie zapłacą tych kosztów związanych z pracami podziemnymi. Grunt nie jest nasz i nie był nasz, kiedy budowano blok. I niestety jest to błąd ukryty i niedopatrzenie gminy i nas na to nie stać. Więc nie wiem, co zrobicie z 77 rodzinami, no w tym jest 9, którzy i tak muszą dostać mieszkania czy zastępcze, bo nie wykupili mieszkań. Ale my poszliśmy na rękę i uwierzyliśmy władzom tej gminy. Wierzyliśmy, oddawaliśmy głos. Ja naprawdę sama namawiałam swoich współlokatorów, żeby oddawać głos, bo jest na obecnego burmistrza i na obecnych radnych. I uważam, że w jakimś obowiązku za los tych ludzi powinniście się podjąć. I tym tematem się zajmijmy, a nie tym czy innym, bo naprawdę w tej chwili nie podejmie nawet po decyzji pani, którą pani nasza wspólnoty, przewodnicząca wspólnoty dostanie, że musimy wykonać do jakiegoś terminu pracę umacniające grunt, bo ten grunt powinien zostać umocniony, jak ustawiany budynek na palach, na czymkolwiek, bo ja się nie znam na budowlance, ale tak, żeby to nie osiadało. I nie możemy teraz za to płacić około 3 milionów złotych, bo my musimy zebrać pieniądze na to, żeby ten blok, który stoi w centrum Goleniowa, miał jakiś wygląd, miał elewację, miał remont, żebyśmy nie po prostu szpecili Goleniowa, a na to nas nie będzie stać, bo nawet nasze wnuki nie zdążą spłacić tego kredytu, który weźmiemy, a na pewno nikt tego nie weźmie. Więc nad tym się trzeba zastanowić, żeby jakoś nam pomóc w tym sposobie, czy to w części rozłożeniu na lata, niekoniecznie wszystkie prace w jednym roku, ale na pewno nie możecie liczyć na to, że ci mieszkańcy mający nędzne emerytury albo nędzne renty na to wyłożą pieniądze. I tym chciałam. To nie jest nasza zła wola, tylko brak możliwości. A pani o tym zapomina, pani przewodnicząca. I to ja przepraszam, powiem, że brak możliwości nie cwania państwa z obowiązku wykonania pewnych rzeczy. Ja proszę nie traktować mojego zdania jako przeciwko, tak? Nie będziemy wnuków naszych. To najlepiej do kryminału nas zamknąć, że nie chcemy. Ale proszę państwa, no jak sobie państwo wyobrażacie to? Ja mam 127 wspólnot. Każda z nich może się znaleźć w takiej sytuacji. I wyobrażacie sobie państwo, że każda wspólnota, no w ogóle społeczeństwo Goleniowa, no nie, może nie należy do jakichś zamożnych. I każdy prywatny Ale pani przewodnicząca, rozpatrujmy kolejny taki rzeczywiście sprawy, która jest nie z winy tych mieszkańców. Bo przecież byliśmy pierwsi, którzy i gaz założyli, i prąd, i ciepłowodę założyli. I dbaliśmy na tyle, na ile nas stać, nawet biorąc kredyt. I dbamy o ten budynek. Naprawdę, więc proszę tutaj nie mówić o tym, że to do nas należy. Chodzi o to, że udowodnimy to, jeżeli nie potrafimy wyprosić radnych, żeby się tą sprawą zajęli, to po prostu będziemy się spotykać w sądzie. Nie ma rady, bo albo ludzie pójdą na ulicę i no zrozumie, że nie po to się z tym się spotkali, żeby obciążać winą siebie, tylko niech naprawią ten błąd, którego zrobili, zbudując ten blok. Na to czekamy. My emeryci mamy po 1500 zł emerytury, stać mi 44. Jeszcze jedna sprawa odnośnie właśnie tego, pani powiedziała, naprawy budynku.
Metoda ma polegać na mikropalowaniu, które się odbywa w wbijaniu rury o średnicy 4 cm, co 30, co 50 cm, w zależności jak tam uznanie, do głębokości 8 metrów, czyli do głębokości tego stabilnego gruntu, na którym miałoby to się usadowić. Ponieważ nasz blok jest przy tym nieszczęsnym wodospadzie, gdzie odchyla się ściana, nawet logiczne myślenie, nie trzeba mieć żadnej wiedzy technicznej i tak dalej. Jeżeli się wbija coś 4-centymetrowego i pompuje się to do 30 cm, ta ziemia gdzieś musi się niestety wyprzeć. Jeżeli to będzie tak właśnie gęsto, co 30, co 50 cm, to ta ściana od wodospadu runie i zawali ten cały wodospad, którego nie będzie, a druga część bloku przez to takie mikropalowanie też zacznie pracować ze względu na naruszenie tej pierwszej części bloku, która będzie wzmacniana. Ale samo to, jak jest większy przypływ wody, to jest, są trzaski gałąź. Woda schodzi tak samo, słychać, jak widziamy, pękają. Ja nie odpowiem panu takie pytania i pan możliwości nie rozwija, bo niestety... No mówisz, gdyby to było na własnym terenie, tak? To by było całkiem inaczej. Ale tutaj trzeba wziąć jeszcze pod uwagę wodospad i ta ściana jest naprawdę wysoka. Jeżeli to będzie na głębokości 8 metrów, gdzie nasz blok jest na małym nasypie, to po prostu to wszystko runie do tego wodospadu, bo innej opcji nie widzę. Z drugiej strony jest stabilniejszy grunt, a to wszystko poleci na tą stronę po tym właśnie wzmocnieniu. Ja niestety nie odpowiem na pan takie wątpliwości, bo nie jestem technikiem budowlanym. Od tego są osoby kompetentne, które zrobiły tam, z tego rozumiem, odkrywki, sprawdziły to. Być może rzeczywiście trzeba będzie jakieś dodatkowe skarby przebadać przed ewentualnym takim remontem. Pytanie, znaczy ja mogę państwu powiedzieć tak. Ja przepraszam, ale ja się zapytam w takim razie, skąd środki na to wszystko? No skąd środki na to wszystko? Jeśli państwo macie wątpliwości co do wybranych przez zarząd rozwiązań, to też powiedziałam państwu na zebraniu, proszę wybrać sobie konstruktora, projektanta z uprawnieniami przez państwa wybranego, który sporządzi państwu dokumentację techniczną taką, jaką państwo uznacie za stosowną i adekwatną do wykonania. Jeżeli macie wśród siebie ludzi, którzy się znają na budowlance, posiadają uprawnienia albo taką wiedzę, zapraszam. Zapraszam. Nie trzeba przyjmować tych rozwiązań, które my jako zarząd państwu proponujemy, między innymi dlatego, żeby obniżyć koszty tego remontu, tak? Tylko proszę sporządzić dokumentację, dostarczyć ją do zarządcy, nakazać zarządcy wykonanie remontu i będziemy robić to zgodnie z dokumentacją, którą państwo uznacie za stosowną. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja mam takie pytanie. Czy my możemy się poprosić kiedykolwiek burmistrza na zebranie, czy coś takiego, żeby on zajął jakieś stanowisko w tej sprawie? Pochodzimy na zebrania do TBS-u, czy cokolwiek, czy miasto, gmina nie jest takim małym miastem, czy coś takiego i jakieś środki można by zasygnować przez jakiś czas. Nie mówimy, że to jest w tym roku, w tym roku, ale pan burmistrz nasz odebra tego planu. Nie spotka się nigdy na zebraniu, żeby coś powiedzieć, na wytłumaczyć. Czy tutaj jakby tu raz czas podkreślę państwa, że spotkanie jest dosyć niespodziewane, bo ja o tym nie wiedziałem, tak, dowiedziałem się o tym w sobotę, a tak naprawdę wystąpiło to na kilku osobach, nie kilkunastu, czy też kilkudziesięciu, więc tutaj to jest jeden temat, więc nie mogę odpowiedzieć pana burmistrza na pewno. A dwa, to jest też co pani dyrektor podkreślała już kilkukrotnie w swoich wypowiedziach, gmina nie jest właścicielem ani gruntu, ani państwa mieszkań. My możemy... Ale była właścicielem, bo była blok na przykład. Ja wiem, że 25 lat czy 30 lat. Była właścicielem, tak jak państwo wspomnieli, nie jest w tej chwili właścicielem, gmina zgodnie z prawem nie ma prawa inwestować na nie w swoim gruncie. Aczkolwiek, jeśli pan mógłby mi nie przerywać, tak jak przed chwilą pani mi prosiła też, żeby nie przerywał, to widzę, nie przerywał. Na razie generalnie mamy taką sytuację, że temat jest ważny i to państwo obecnie dzisiaj podkreślało tą ważność tego tematu. My na pewno z panem burmistrzem pan Kuźwik będzie szukał rozwiązań, które my jako radni prawdopodobnie będziemy chcieli poprzeć, oczywiście w granicach prawa. I to jest jakby na pewno, to mają państwo, wydaje mi się, że zagwarantowane. Kwestia jest, jakie są możliwości. Na razie, na dzień dzisiejszy pan burmistrz zaproponował państwu pewne możliwości, które sobie państwo się nie zgadzają. Być może będziemy mogli poszukać innych możliwości, które pan burmistrz zaproponuje, które będą bardziej kosztochłonne dla budżetu gminy. I jeśli przedstawi taką uchwałę, to wtedy my jako radni będziemy mogli na taki temat decydować. Na dzień dzisiejszy nie ma takich rozwiązań. Ja, żeby zakończyć to posiedzenie, to mogę powiedzieć tak, że powinniśmy podziękować komisji, że chciała się z nami spotkać. I to jeszcze taki, bo będziemy tu można mówić tu bardzo długo i będziemy siedzieć, a państwo mają kolejne jeszcze tematy do omówienia. I naprawdę tyle czoła, że państwo się tutaj po prostu wysłuchali nas. Ale tak jeszcze tylko wrócę do pani przewodniczącej naszego zarządu, naszego zarządcy i powiem taką sytuację do wiedzy państwa. Bo też wydaje mi się, że jest w trudnej sytuacji przewodnicząca, bo niestety
sama nie zrobi nic, a uważam, że w jakiś sposób steruje tą wspólnotą dobrze. Tylko zwrócę uwagę na taką rzecz. Pani, mówiliśmy o kredycie 3 milionów złotych i ja zadałam na zebraniu wspólnoty, to tak dla informacji powiem pytanie, na ile lat, na jak długo dostaniemy gwarancję przy wykonaniu tych prac podziemnych. Pani odpowiedziała nam, że no, na 10 lat dają. A pytam się, na ile będziemy ten kredyt, no na 25 lat. Więc proszę Państwa, to tak dla informacji powiem, że średnia wieku w naszym bloku, delikatnie mówiąc, przekracza 60 wszystkich ludzi. To proszę sobie powiedzieć, na 25 lat kto za nas spłaci ten kredyt? Nasze dzieci, spadkobiercom przekażemy mieszkanie, nędzne mieszkanie z długiem do spłacenia. No naprawdę trochę rozsądku w tych decyzjach. I podkreślić należy, że nie damy tych pieniędzy. Z tej rozmowy, które ja z ludźmi często odbywam, nim zejdziesz 4. piętra na dół, to naprawdę nikt nie ma. Każdy płacze, pani nie śpią po nocach, o dosyć słabej psychice. Myślę, że i wiele z nas tutaj nie. I pod tym kątem proszę, żebyście się zajęli tą sprawą. Dziękuję. Radny Krzysztof Sypień, proszę bardzo. Dziękuję bardzo za głos. Szanowni Państwo, ja też, jeżeli mogę, to przede wszystkim we własnym imieniu, ale myślę, że znaczącej części Państwa radnych, ja jakby no, mając informacje i pytania od Pana Krzysztofa Dworaka o możliwość spotkania się z Państwem, oczywiście z największą otwartością i gotowością do takiego spotkania, tutaj odpowiedziałem na takie zapytanie i zasugerowałem też Panu Krzysztofowi, żeby dokonać takiego spotkania właśnie podczas komisji lub no, jeżeli nie udałoby się tego zrobić, choć szczęśliwy przewodniczący komisji wyraził taką wolę i taką chęć do tego, żeby odbyło się to w formalny sposób, co mnie cieszy, żeby takie spotkanie z Państwem miało miejsce. I choć będzie brzmiało to banalnie zapewne, to chcę, żeby Państwo mieli takie poczucie, że to nie jest temat, no przynajmniej w części, w głowach części Państwa radnych, temat nieważny, jest to temat bardzo istotny, rozumiemy Państwa. Wiemy, że mogą Państwo czuć się w pewnych momentach pozostawieni sami sobie, natomiast absolutnie tak nie jest i jeżeli tylko uda nam się spowodować sytuację sprawczą, czyli będziemy mogli skutecznie procedować, to na pewno będziemy starali się wyjść naprzeciw tej sytuacji. Moje osobiste zdanie, o czym podczas minionych sesji informowałem niejednokrotnie, jest takie, że skoro gmina Goroniów była inwestorem, że skoro gmina Goroniów była właścicielem gruntów tego obiektu i nawet jeżeli być może część z Państwa wiedziała, że budynek nie jest w idealnym stanie i stąd też kosztuje mniej aniżeli został wyceniony w sytuacji rynkowej na jakąś tam kwotę, chociaż tutaj są też osoby, które zapłaciły zupełnie rynkową cenę, tak? Bo kupiły mieszkania przed kilkoma laty. Więc uważam, że absolutnie gmina powinna zainteresować się tematem i podejść do tematu nawet być może pozastandardowo. I tu jest taki apel po raz kolejny do pana burmistrza nieobecnego, ale na ręce pana zastępcy burmistrza, pana Henryka, żeby naprawdę pochylić się nad sprawą, bo gmina też powinna wyznaczać pewne standardy. Ja uważam, że nawet jeżeli w tym momencie formalno-prawnie gmina nie ma możliwości, bo wyzbyła się wszelkich praw i w rozumieniu prawa gmina nie może inwestować, to warto mieć na względzie całą tą sytuację historyczną. To jest raz, dwa, lokalizacja budynku w absolutnie ścisłym centrum miasta, to jest druga sprawa. No a trzeci aspekt, chyba najistotniejszy w tej kwestii, to jest aspekt ludzki. To jest Państwa obecność tutaj i to, że Państwo potwierdzają zaangażowanie w temat, to jest bardzo budujące. I myślę, że naprawdę gmina nie ma wyjścia, tylko musimy bardzo solidnie zająć się tą sprawą i tutaj przede wszystkim apel do panów burmistrzów jako osób decydujących ze swoją większością w Radzie Miejskiej o to, żeby wyjść naprzeciw tej sytuacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Henryk Zajko, proszę. Szanowni Państwo, proszę nam powiedzieć, czy naprawdę problem jest nam bardzo mocno na sercu, leży, żeby tę sprawę załatwić, tylko tutaj się dziwię panu radnemu Krzysztofowi Sypieniowi, że od razu na wstępie dzieli tą radę, podkreślając, że część będzie w stanie podjąć jakieś ważne decyzje, które będą skutkowały rozwiązaniem tego problemu. Myślę, że wszystkim radnym na sercu leży ten temat i takie stygmatyzowanie na początku jest niewskazane. To jest jedna rzecz. Drugie, można było odbyć to spotkanie w zupełnie sposób inny.
czy cywilizowany na zasadzie takiej, że pan przewodniczący gdyby wiedział wcześniej, że jest taki temat, można było to zwołać i poświęcić całe spotkanie Rady Miejskiej, przepraszam, Komisji Spraw Społecznych, tylko tej sprawie. To jest jedna rzecz. Myślę, że tutaj tak, jeżeli zapadną jakiekolwiek decyzje, panie Krzysztofie, to tym, którzy będzie podejmował tę wiążącą, tę ostateczną decyzję, będzie Rada Miejska, która będzie musiała w ten czas, jeżeli będą jakieś środki przeznaczone, będzie musiała podjąć to w formie uchwały. Myślę, że pan dobrze również wie, że nie podniesie pan ręki w momencie, kiedy coś, co nie będzie zgodne z prawem, będzie trzeba uchwalić w formie uchwały. Bo to muszą być pieniądze budżetowe, tego się nie da. Więc naprawdę, szanowni państwo, problem widzimy, problem szukamy rozwiązania i myślę, że trzeba rozmawiać i szukać takiego rozwiązania, które prawnie jest możliwe. Bo tutaj trzeba mieć jedna rzecz, to jest to, co mamy w sercu i chcielibyśmy pomóc, a drugie to jest to, jakie mamy możliwości prawne. Bo jeżeli nawet podejmiemy taką uchwałę, to tak z mocy prawa nam będzie nieważna i nadzór, czy jakieś inne jednostki nadrzędne będą miały do tego wątpliwości na wpływ. Żebyście to mieli na względzie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Mogę prosić mikrofon. Ale myślę, że będę słyszalna. Też jestem mieszkanką w roku przy Kościuszki 3. I chciałabym tak się odnieść już do wypowiedzi kończących to. W sumie dobrze się stało, że w sposób taki spontaniczny wyszło to spotkanie nie z delegacją, powiedzmy, na mieszkańców naszego bloku, tylko że jesteśmy wszyscy. Dlaczego szybko nie zostawiamy tematu dla komisji, kiedy będzie można ten temat poruszyć, ale z racji ostatniego czasu, co się dzieje faktycznie z blokiem, wszyscy to obserwujemy i nieprawdą jest, że od czasu, kiedy badania te były techniczne, zostały wykonane i 2 lata wcześniej, bo w tej chwili w sposób piorunujący, mieszkam akurat w tej części od strony wodospadu, dzieje się coś makabrycznego. Spadła mi szafka w łazience, robiąc wgniecenie w pralce wskutek ruchu samochodów ciężarowych. Mam tak uwidocznione na zdjęciu. I z drugiej strony, bardzo dobrze, że tak się stało. Przepraszamy, że być może zaingerowaliśmy, przeszkodziliśmy wam w tych starych obrotach, ale myślę, że cały stan jest tak pilny do rozwiązania, nie tylko jako mieszkańców, że naprawdę tutaj trzeba podejmować kroki w trybie nie... po prostu nie zatrzymywanym jakimikolwiek zapisami, przepisami. Analizując jeszcze przepisy, do których się powołujemy, kupowałam mieszkanie około 2000 roku i wówczas przepisy o zbyciu ewentualnego mieszkania ogólnie obowiązujące dotyczyły okresu 5-letniego karencji, że nie możemy się tego mieszkania pozbyć. Natomiast w umowie, w akcie notarialnym jest wyraźny zapis. Tak przez gminę też warunki były, że nie wcześniej niż w ciągu 10 lat. I w sumie mogę się poczuć, że się zasiedziałam w tym mieszkaniu w swym czasie, kiedy był ewentualny ruch, mogłam to mieszkanie zbyć. W tej chwili, w takim razie, jeżeli gmina nie może inwestować w tereny, grunty nie będące jej własnością, skoro jest to teren bardzo atrakcyjny w samym centrum miasta, może rozważyć, niech gmina odkupi od nas te grunty i mieszkania, pozwalając jednocześnie włożyć za te pieniądze wkład w mieszkania wybudowane na wzór najnowszych mieszkań na ulicy Fabrycznej. To też będzie rozwiązanie i myślę nieinwestycyjne na tyle, żeby wynosiło około 2 miliardy 850 tysięcy, które nas czekają, być może gminę, a być może nie będzie można tych pieniędzy zainwestować, tak? Bo nie będzie czasu. I w tej chwili faktycznie boję się mieszkać w tej części budynku, pomimo że jestem właścicielem, nie mam prawa do mieszkania lokalu gminnego ewentualnie, ale ja, jeżeli mi ktoś gmina zaproponuje, budowane są przecież mieszkania, może w tym kierunku pójść. Niech gmina ma atrakcyjny teren w centrum miasta, a nam, nawet właścicielom, zaproponuje takie rozwiązanie. Jeżeli ja mam wziąć kredyt
o ile mam zdolność kredytową na przysłowiowe 20 czy 30 tysięcy, które musiałabym indywidualnie zainwestować, to być może za taką kwotę ja tak wniosę swój akces w wybudowanie nowego mieszkania. I nie musi to być teren centrum, tak? Bo no, nie liczę na taki teren, być może te tereny są gdzieś nieopodal tańsze. Tak? No na tyle bym mogła, nie chcę zabierać czasu i bardzo dziękuję jeszcze raz, że mogliśmy się spotkać, tak? I wysnuwajmy wnioski, które wszystkim nam pozwolą znaleźć jak najlepsze rozwiązanie i nie warto przeinwestowywać tam, gdzie faktycznie lada chwila i nie jest w stanie nikt określić, kiedy katastrofa budowlana może się wydarzyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ciekawy głos, ciekawy głos. Wszyscy by się z panią zgodzili na wyprowadzkę z tego centrum miasta, ale to mniejsza z tym, to jest pomysł, który by to rozwiązanie. A co do terminu i spotkania tutaj absolutnie nic państwu nie przeszkodzi, że państwo nie mieli jakichś wątpliwości po prostu ze względu na to, że byśmy zaskoczeni musieliśmy to pół godziny przesunąć, tak, a to co pan burmistrz Zajka powiedział, gdybyśmy zrobili, mogliśmy zrobić odrębne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, tylko poświęcone tylko państwu problemowi, w tym sensie także mogliśmy się spotkać i równie szybko i moglibyśmy zorganizować, gdybym wiedział, takie posiedzenie tylko i wyłącznie w tej sprawie. No, ale już spotkanie odbyliśmy, więc już nie ma co kopii kruszyć. Czy ktoś z państwa jeszcze chciał zadać głos, czy tak jak zgodnie z umową, mniej więcej mamy 17, czyli byśmy się zbliżali do końca tej dyskusji. Proszę bardzo. Ja po prostu miałam już moje nazwisko. Ja mieszkam akurat pod tą panią, która przed chwilą właśnie wypowiadała się na ten temat. Więc co tutaj krótko można powiedzieć? Widać, co się dzieje. Z dnia na dzień po prostu serce się kroi. Nie wiadomo, położę się, czy wyjdę rano z mieszkania, z lokalu, czy nie wyjdę. To jest po prostu przeciąganie się tak długo w tej sytuacji. Powinno być szybciej. Szybciej zainteresowani, nie, że to teraz grunty nasze są. W tamtym roku było wiadomo, że pękają ściany. Dwa lata temu też, jak było słychać, też było o tym mówione. Dlaczego nikt się nie interesował? A teraz, że teraz się mówi, że my jesteśmy, już mamy, grunt jest nasz, to wtedy wy sobie róbcie, co chcecie. Nam zależy teraz szybkie oceny, co będzie postanowione. Żadnych długów nikt nie będzie brał, bo nie stać na to, więc jesteśmy po prostu zagrożeni. Bo ja mieszkam akurat pod tą panią też, gdzie to samo się dzieje. Filar mam podstawiony przy drzwiach, u góry też na piętrze też to stoi, więc skoro tu nie ma zagrożenia, to po co to stawiać? A my czekamy, czekamy. Lada dzień, czy lada miesiąc może to się zawalić. I tylko pieniądze, tylko czekanie jest na pieniądze, żeby podpisać, wyrazić zgodę na zadłużenie. Spłacamy tą wodę, spłacamy, teraz będziemy drugą pożyczkę brać. I kto to nam zrobi? Ale może nie zdążymy tej pożyczki zrobić i tego remontu, bo nie będzie czasu na to. Będziemy mieli dług, nie zdążymy uciec. Wydaje mi się, dwa lata temu naprawdę był taki sam chyba w budynku. Więc... No to dlatego właśnie to opóźnione, dlatego nic nie działał. Tylko takie przeciąganie sprawy. Miesiąca na miesiąc, miesiąca na miesiąc. A u burmistrza byłam na rozmowie, więc burmistrz jasno powiedział, że da swoim, którzy mają niewykupione mieszkania. A nas to, już nie będę powtarzała tego zdania, co usłyszałam, bardzo przykrego zdania, które nie wypadało nawet odpowiedzieć burmistrzowi do mnie. Nie chcę tego powtarzać. Trzeba powtarzać. Znaczy nam będzie waliło na łby, to dopiero burmistrz coś pomoże. No to nie jest, to nie jest, powiedziałam, zwróciłam się z tym, właśnie, że my nie jesteśmy zwierzętami, bo powiedziałam, że o ile mnie uczono całe życie, to zwierzęta mają łby. I taką, i nie usłyszałam przede wszystkim słowa przepraszam, bo trzy razy podkreśliłam do burmistrza. Ja mówię, panie burmistrzu, to ci, co mają wykupione, to gdzie my mamy iść? To jego nie interesuje. Więc o czym my rozmawiamy? O przeciąganiu do sytuacji? Podziękować za głosy do wyboru. To jest nielogiczne, w ogóle odpowiedź, myślenie takie, komuś odpowiadanie. Proszę. Tak, dziękuję się. Jeszcze jak pani mogła. Szanując państwa czas i obecność państwa wszystkich, ja chciałabym zaproponować. Myślę, że nie jest to jedyne spotkanie. Tych spotkań będzie więcej i faktycznie skupmy się na tym. Ja przeżyję. Nad propozycjami, co gmina może nam zaoferować, nad propozycjami, jakie my mamy. I po prostu rozważajmy, spotykajmy się, mamy swoich przedstawicieli, bądźmy na bieżąco. I tak dla formalności, jeżeli chodzi o, żeby nie było takiego szumu komunikacyjnego w związku z tymi ogłoszeniami, które się u nas w bloku ukazywały,
Tak, okazało się, że no nie jest to zebranie przeznaczone tylko i wyłącznie dla nas, a wciskamy się ewentualnie w posiedzenie komisji. Ustalajmy to szczegółowo, wybierzmy kogoś, kto by nas reprezentował ewentualnie, żeby nie były informacje tak chaotycznie formułowane i żebyśmy sami na swój wizerunek nie zarabiali minus, tak? Także to taka propozycja, jeżeli by pan dalej nas wspomagał, to proszę też w tej koordynacji. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy wskazań pani mówi państwo, kolejne przedstawicielstwo chcieli spotykać się na komisji, której ja jestem przewodniczącym. Telefon do mnie, biuro rady ma i dla tego dostępu również na internecie, czy przez maila proszę o kontakt i będziemy takie ewentualne dalsze spotkanie ustalać. My nie mamy za dużo czasu, musimy sprawdzać. No ja niestety no, ja państwu mogę powiedzieć, że my poświęcimy ten czas dla państwa, tak? Swój, tak? A no, to państwo, do państwa należy inicjatywa, to no, nie my jesteśmy, bo no, mieszkańcami tego nie znamy, tam tego stanu, tak jak tu pani podnosi, że od dwóch lat się wali, no przepraszam, no ja nie bywam często w państwa budynku, ani pierwszym, ani drugim, ani trzecim. Co tym nie wiem, no jak pozostali radni bardzo dobrze. Tak, my możemy teraz myśleć, co zrobić w najbliższej przyszłości z tematem. Proszę państwa, 17 zgodnie, tak jak się mówiliśmy. Dziękuję bardzo za przybycie i do zobaczenia, myślę. Dziękuję.